Hej, z tej strony Laukanta, witam Was serdecznie w ogródku w roku 2024, dzisiaj 1 stycznia. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, a że Sylwester minął Wam dokładnie tak, jak chcieliście, żeby Wam minął. I cóż, słuchajcie, lecimy dalej. Zostawiłam w bazie wszystkie rzeczy, które miałam zebrane, wszystkie te pancerzyki termitów, zeskanowałam sobie te szczęki termita, zrobiłam też siekierkę nową. O, ona już tutaj jest dodana na pierwszym miejscu, możecie zerknąć. No i cóż, wracamy w tamto miejsce i będziemy je dokładnie ogarniać. Natomiast ja po drodze muszę, widzę, zdobyć sobie jeszcze trochę picia i jakieś jedzonko, bo tak kiepskawo z tym stoję, ale to jest do załatwienia dość szybko. Kamyczki jakieś tutaj zbiorę, prawda, i o, raz, dwa sobie do tego miejsca dotrzemy. Także słuchajcie, ja po drodze zbieram surowce, pędzę i widzimy się chyba już tam na miejscu, co? Bo pani nie ma jakiegoś większego sensu, żebyśmy tutaj, prawda, biegli tak bez sensu razem. No chyba, że coś się cudnego wydarzy. O, na przykład jak ta Biedrona tam. Prawda? I my tą Biedronę po prostu musimy załatwić. Biedrona wstrętna. To tak, jak będą takie akcje, to będziemy się widywać. A jak przyjdę bez większego echa, to po prostu sobie tam dojdę i spokój będzie, nie? Dobra, słuchajcie. To cóż, to ja wędruję. Zbieram po drodze kropelki rosy, zbieram kamyczki w dużej mierze. Mam coś jest fajnego. Przepraszam, już wiem, co tam jest. To tam na razie nie idziemy. Idziemy do termitów. No dobra, to ja lecę i widzimy się za jakiś czas. Jeszcze nie dobiegłam. Ale już jestem blisko, zobaczcie. Natomiast coś znalazłam. O! Drzazgi! Nasze pierwsze drzazgi! I zaraz je tu sobie zeskanujemy. Czy jest jedna? Tu sobie musimy zostawić takie... Sznurek sobie zrobię. Mam z czego? Mam z czego zrobić sznurek. Nie wzięłam listków koniczyny. Trudno. Przy okazji to. A, dobra, może nie. Ale zróbmy sobie jeszcze tutaj lampę. To już ja praktycznie wykorzystane to, co powinnam. No dobra, lecimy. Mamy to. Proszę uprzejmie, drzazgowe strzały będą jeszcze lepsze. I tu już znamy, dobra. Jeszcze część Biedronki. Są tarcze z Biedronki, taka lepsza tarcza do walki. I w sumie jak walczę tą jedną, tu mogłabym mieć i tarczę, nie? Środka jestem dobra. Ale słuchajcie, zobaczcie, ile my tu mamy dobra! Czego żeśmy nie wydawali? Leczaki trzonowe. Na pewno 100 z zasobów. Zostało mi 5. Jak tu damy 2 i tu 2? Dobra, to zostanie nam 1. Nazbieramy sobie. No i tych mamy 8, słuchajcie. To jest po prostu czad. To ja sobie w zdrowie wezmę. Leczenie byśmy wzięli może, co? Żeby lepiej działało leczenie. Myślicie? Że nie, że aktywne mutacje damy sobie. O. Jeszcze to zdrowie? I jeszcze to zdrowie. Dobra. Sprawdźmy teraz, co mamy tu. Styczniowy sklep. Chcę to! Fajerwerki! Chcę to! Znaki nam niepotrzebne. Ta reszta też chyba na razie nie do końca. To, co ja muszę zrobić, to jest... Co ja się tak zaczęłam tutaj plątać?
to, zjadamy to, I'd eat this normally. Wyrzucamy gałązki, otrzymamy przy sobie. Jest? Okej. No dobrze. Lecieć w tamtą stronę. Słuchajcie. Lecimy. Lecimy do tych termicików, słuchajcie. Zobaczymy zaraz, jak my się tam dostaniemy. Czy znowu musimy przechodzić tu? Może gdzieś jakoś z boku? Drogą? Da się gdzieś inną trasą wejść? Czy nie? O, 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 coś tu widzę, coś tu widzę. Arcy tu nigdy za wiele. Potrzebujemy go. A kamyczek też podniosłam niechcący, ale nie szkodzi. Jakby nie ma dramatu. Słuchajcie, nie bardzo da się tędy wejść. Wydawało mi się, że wcześniej było tu wejście. Takie właśnie bez większego, że tak powiem, nakładu sił. Z tego widzę chyba, że tędy się da. To nie ogarniam. Się tędy? Tak niekoniecznie, prawda? Teraz jak? Da się? Udało się! No dobra. Gdzie polecieliście? Aż gdzieś tam. Trudno się mówi, prawda? O, okej. Okay. Jest wszystko w porządku. Pla. Weźmy sobie tą piłkę jedną. Idziemy. Wędrujemy, wędrujemy. O, te patyczki to... Kurka wodna! Spadam z patyczka. Proszę, tutaj jest ten gwoździk. Normalnie się wrąbałam jak środka, nie? Opla. No i teraz możemy też te drzazgi tutaj usunąć. I hopla. Opla. To. To. Już zdążyły tu być. Serio. Już jesteście z powrotem. Ech. Z powrotem. To i pewnie pająki będą z powrotem. I pewnie... Pewno będzie też tych... Karaluchów, co? Znaczy tych termitów. Proszę, karaluchów. Jeszcze gdzieś tu z dołu. Już mnie nie podgryza. Pajączki straszliwe. Czy tutaj jeszcze łazi ktoś? Łazi i przeszkadza. Nie ma pająka chyba na razie. Przynajmniej na razie. No dobrze. Tu. Czapunie na łeb. I lecimy. Tak, jak już tu idziemy, to my chcemy tutaj dużo... Dużo drzask chcemy narąbać, skoro i tak tutaj musimy wejść. O, co? Co? Aha, bo ja go wyrzuciłam tu, dobra. Faktycznie. Ja tu wyrzucałam sok. Jedna. No dobra, czyli te się jeszcze nie zdążyły tutaj
All right, bo w sumie to nawet tą siekierą nieźle idzie. Zdążyłam zmienić broń, nie? O... Bierzemy kwarcyt. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Zimę z drzazgem. Słuchajcie, to już jest naprawdę całkiem... Całkiem fajnie. Mieć taką super broń. No i teraz... Że tak powiem, dzisiejszego odcinka. Najpierw zdemolujmy tutaj te wszystkie drzazgi, bo tego trochę będzie. A tam jest coś, co jest bardzo dobrze ukryte. Wiecie co, ja to muszę zdjąć na chwilę. O, przynajmniej tak to mi się podświetla. A jak mam to światło na głowie, to niewiele widzę. No tu coś jest. Tu. Tu. A idź ty. O. Tu. Chodź, mały wstręciuchu, chodź. No i subcio. Załatwię. Tu jeszcze. O, jeszcze tu. No dobra. Dalej tu już trzeba w czapeczce. Chyba trzeba się napić. A to nasze ostatnie piciu. No cóż, trudno. Jak się idzie nieprzygotowanym. Takie są skutki. Mamy to. Ohoho. Na razie trzeba było małe wyciągnąć, bo ja nie wiem czy widzieliście, ale tam był duży. Widzicie go tam w tle? Jak sobie łazi. Tam. Ohoho, tam. Jest nieodporny na kłucie. Ja bym zaczęła najpierw. Przecież będzie mi tutaj plug. Trzeba się najpierw pozbyć tych małych. Bez nich będzie spokojniej. A później załatwić króla termitów. Sprawdźmy to. O, szału nie ma, bym powiedziała. Siekierką? O, siekierką idzie nieźle. No, gościu. Wiesz, że tak nie wolno. Co z tego, że się zasłoniłam, nie? Jedź. Jedź, termicie jeden. Mamy go! Teraz już tutaj chyba nie powinno być takie wrażenie, że tu już teraz powinniśmy mieć spokój. Mamy ząbek za to, już nam się tutaj, prawda, podświetla, że gdzieś jest ząbek. Zaraz go znajdziemy. O! Mamy scalak. Po to tu właściwie przyszliśmy. Znaczy, dobra, przeszliśmy też po szczęki termitów, no.
Trójmy się, potrzebne nam są. Sobie jakiś pancerz z termitów też zrobimy. Będziemy mieć tutaj więcej części. Gdzie co, nie zwróciłam uwagi, co mi wypadło z tego hipertermita. Zaraz to zobaczymy. Hiu. Pancerz króla termitów. Tylko szczęki termita. Ej. Tak. No dobrze. Nic nie. O, złoty ząbek! U, tego nie weźmiemy, bo jesteśmy za słabi. Mam gdzieś wejście, przejście? Nie. Słuchajcie, mamy to, po co przyszliśmy. Przepraszam. Płaczek. To, po co przyszliśmy, tutaj już mamy. Natomiast jeszcze pozwiedzamy to miejsce. Co tu jeszcze, prawda? Nie koniec. Mamy tu jeszcze parę rzeczy do odwiedzenia chyba. Parę miejsc, mi się wydaje. O, właśnie. W kilku miejscach nas jeszcze nie było. Sobie pozbierajmy. Tak. Dobra. Idziemy najpierw tam. O, dobrze, bo ząbek się zbliża. No, na razie te grzybki będziemy zbierać tylko dlatego, że przeszkadzają w zbieraniu trask. To jakieś śmieszne. Ale tu też kawałek grzyba po prostu. Tyle. O, drzazgulce. I jest ząbek. Ja chyba bym musiała jednak pochodnie wziąć. Słuchajcie, jakoś mi tak dziwnie w tej czapce ostatnio. Jakieś takie to jest. Co takie chciała? Tak. Tu się broń chowa inaczej. O, młotek trzeciego tieru, ale tego jeszcze nie mamy. Jeszcze nie. A słuchajcie, ja stąd ostatnio jak wychodziłam, to znalazłam chyba zegarek. Takie mam wrażenie. Że ja tu ostatnio znalazłam zegarek. Tak, ten. Możemy go sobie mieć na razie. Próbowałam się stąd wydostać, to wlazłam w jakąś taką drogę zamkniętą oczywiście i w sumie tak musiałam wracać. Ładnie tak samo jak tu przyszłam. Ale o, mam wrażenie, że gdzieś tu w tym miejscu leżał zegarek. Teraz o to. Też. No dobra. To lećmy. Lećmy stąd. Jeszcze mamy kilka miejsc do odwiedzenia, przynajmniej tak mi się wydaje. O, tam ktoś idzie. Oj, tam jest. Tam nas jeszcze nie było, tam jest surowa nauka. Dobrze. Gdzie co? Zjedzmy sobie w sumie. Tam. Dobra, to najpierw idźmy tu. Zobaczymy sobie, co jest tutaj. O! I proszę. Musiał trafić. A, bo to jest termit żołnierz w ogóle. Dobra.
Jeszcze jeden! Skądżeś się tutaj wziął tak nagle? No, idziemy dalej. Czy to? Części termitów są nam potrzebne. Chcemy części termitów mieć. Także spoczko. Następny żołnierz. Oczywiście się nie bronię bezsensownie, prawda? Żadnego picia, tu się wścieka. Teraz nie wiem, czy to jest to, co... Surowa nauka, widzieliśmy wcześniej? Nie. To jest wyjście na zewnątrz. Dobra, to my musimy wrócić. Musimy wrócić i pójść jeszcze w tą drugą stronę. Tu jeszcze widzieliśmy surową naukę. Gdzieś naukę. Akcenty takim. A i tutaj też jest wyjście. O, to w sumie pięknie nam poszło, słuchajcie. Jestem bardzo zadowolony, jak nam poszło. Całkiem. Ładnie. To teraz, wracając do domku. Słuchajcie, pójdziemy sobie na piechotkę. Pójdziemy sobie na piechotkę dlatego, że będziemy zwiedzać. Przy okazji picie znajdziemy. Ach, może. Może. A może nie? Wiecie, co ja bym jeszcze zobaczyła? Siekierka. Ja bym tam coś ukryła. Ja to wchodziłam... Po tym pniaku, że da się wejść po tamtym. Że tam też jest jakaś surowa nauka, bo ja... Że tam jakaś surowa nauka też czekała. No, serio. Właśnie, da się tu wejść. Larwy na razie nie chce. Zobaczcie, widzicie, tu jest siekierka wbita i stąd się da wejść na siekierkę. Też pójdzie. Właśnie, bo tu mi się uruchomiało teraz science. O! Gdzie ono jest? O i? Słuchajcie, nie kumam, gdzie to jest? Lecimy się rozglądać. Tutaj! W środku, w rączce! No to wymyślili! No to wymyślili, wam powiem! Kurka! Nieźle! To nie tym razem, to innym razem. Może sobie gdzieś zapiszę z boku. I może następnym razem. Teraz wpadamy tu na dół. Wiecie co? Coś tu błysnęło, prawda? Że widziałam, że błysnęło. Że widziałam, że błysnęło. Nie wiem, czy pić. Tu jest nieświeża woda. Ale ja nie przy picie nieświeżej wody. To jest dobry pomysł. Może tu przyniesiemy do... Tu jest poczwarka, tak! I ja mogę tą poczwarkę już tutaj! Co? Jeden kawałek? O, to się ucieszyłam! My tu musimy tych poczwarek narąbać w takim razie, słuchajcie. Musimy je znaleźć. O, na przykład tu jest jedna.
jedna. Chodzi jedna tylko. Co tu jest? Tu coś? Nie. Ech. Those aphids look like they have things to do and people to see. Byliśmy. Dwie skórki mam ty. Dom gdzieś jest. Przejdźmy jeszcze w tą stronę. Trochę się tu pokręcimy teraz, słuchajcie. Cóż. Dzikiem będziemy sobie wracać w kierunku domu. Jest. Przede wszystkim to, co... To, co ja chciała, to są właśnie te poczwarki. Chcę. Czy już nie mówię o tym, że wodę bym chciała, bo mnie zaraz trafi szlak, nie? Jak się nie napiję, to będzie kiepsko, ale... dzieje, że jakąś kropeleczkę gdzieś znajdziemy. O! O! Biedron. Jedź, Biedron. O! Nie no, jeszcze to. Stucza tutaj też są. Się ich pozbędę. To znaczy chyba się ich pozbędę. Miejmy nadzieję. To ty? Jeszcze ktoś? Ja tu muszę coś wyrzucić, kurczę. Dobra, wyrzucę to. Trudno się mówi. Gdzie mi tu jeszcze plują? W sumie, słuchajcie, to nie zwróciłam uwagi na co one są odporne. Kurka, miętówka. Ja już miętówki nie wezmę? Wezmę, jak wyrzucę kamyczek. Jak wyrzucę kamyczek, wezmę miętówkę. To jest coś, czego potrzebujemy. Muszę się napić, bo naprawdę będzie kiepsko. Oj, będzie ze mną bardzo kiepsko. Już nie trzeba się napić, bo życie tracimy powoli. Przynajmniej tak się wydaje. Wzrasta. Coś tam miga w każdym razie na czerwono. A lecimy stąd. W tym dole. Picia. W tym dole. Z nieba, gdzie one potrzebują bardzo, bardzo. Ja te kumeszek z roztoczy z nich dostaję. Nie wiem, jakoś mam przekonana, że jest coś więcej, nie? Dobra, no skoro tak, to ja się nie będę z nimi więcej bić, bo to nie ma najmniejszego sensu. Eczka. Piciu! Dajcie piciu! Niech na jakiejś zielonej trawie będzie kropla. O, o, jest! Jest, 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 jest! Dawaj mi tu. O, ho, ho, ho. No, już mi lepiej. A pretty green insect. I can't believe I'm saying this, but I really want one of those. Dobra. Już mi trochę lepiej. Teraz możemy iść dalej zwiedzając. Pewnie, możemy zwiedzać dalej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja znalazłam miejsce, gdzie były poczwarki, nie? Tam były. Aha.
Jest też Biedrona. Co z Biedroną poradzimy? Biedrona. Cześć, Biedrona. Hej! Tak nie wolno. Wziąłam pełny ekwipunek, ale czego nie wzięłam? Części Biedronki nie mogę wziąć? Mogę wykopać. Co mogę wykopać? Dobra, tylko to muszę wykopać tu. Weźmy część Biedronki i teraz pozrzucamy sobie te poczwarki. Kto, gdzie, skąd? Tu jesteś. No wiesz co, dwa razy atakować, tamta też tak lubiła, no niemożliwe. O. Sio. Sio. Jedna. Ta. Trzecia. No git. Teraz możemy, prawda, się... podniesiemy. Jakiejś nie podniesiemy, bo się wbiła tak wariacko zupełnie. Koniec? Tyle? Nie ma więcej? No dobra, ale skoro jest marmur, to się nim zajmiemy. Widzicie, się na razie nie martwię. Mamy jeszcze kropelkę przy sobie. Bez dramatu. Cóż, mama, tu mamy kwarcyt. Też się przyda. Tak, kamyczków nie chcemy. Łazi kolejna Biedrona. Tu łazi kolejna Biedrona. Tu są też poczwarki, to my musimy, prawda, pani Biedronce, powiedzieć dzień dobry. Nie, dwa razy. O. Znowu marmur. No pięknie, słuchajcie, ten powrót do domu to naprawdę będzie obfitował w całą masę fajnych rzeczy. Co? Przyjemnie tu jest. Jest ta część i tu jeszcze jedna. Reszta to chyba... A nie, tu jeszcze jeden. Tam mogłam zostawić coś. Agapa ze mnie, że ja mogłam tu pozostawiać jeszcze jakieś rzeczy, ale chyba nie. Wyglądało mi na to, że zostawiłam cokolwiek. Dobrze. Uwidziałam jeszcze coś ukrytego. Potem nieskazitelne trzeba będzie wrócić, jak już będzie mieć wszystko, co trzeba. Jeszcze trochę. Tam mamy części z Biedron. Trzy. To co? Jeszcze Biedrona jedna, co? Gdzie ona jest? Biedrona? Biedron? O, Biedron! Biedronki przyszedł dużo. Puk, puk. Dacie jeszcze?
pierwszego z dzieciństwa. To się uczy, przyznać się. Poleciało gdzieś na nogę. No i z tej poleciały dwa. Czyli jednak czasem może polecieć więcej części. On był jakiś tak pojedynczo. Kiepsko. Jak kiepsko, bo pojedynczo. No. Jest jedna strzałka. Jeszcze jedna strzałka. Jeszcze jedna biedronka. Wiesz co, nie miałaś atakować dwa razy, tylko raz. Taki był plan. To był raz. No dobra. Słuchajcie, to na dzisiaj kończymy. Lecę sobie do domu. Zostawię te graty. Przeanalizuję skórkę z poczwarki. Byśmy mogli ją wykorzystywać. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za wszystkie lajki, suby, komentarze. Jeszcze raz życzę Wam udanego 2024. Do zobaczyska. Cześć!